No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Assassin's Creed. Tym razem już mamy rekonesans w Damaszku z głowy. Także myślę, że chyba przystąpimy do prosto zamachu na tego całego Tamira. Mus ostrzega, że obserwuje Cię czujny strażnik. Powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie. Nawet najmniejsze zamieszanie przyciągnie jego uwagę. No i tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze sobie tam. Dobra, gościu, zamknij się. Śmiesz kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! Ochra Banuazi! Niewierny! Niewierny! Gij! Szukajcie wszędzie! Nie możesz wiecznie uciekać! Tutaj! Za nim! Szybciej! Ja! Nie zdołasz uciec! A? Co tu się stało? Kto jest za to odpowiedzialny? Gdzie jest ta babka? Dzięki ci. Dzięki. Nie ma sprawy. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. No w tym wieku, babciu, nie wiem, czy już zdołasz mi ten odpłacić. Zeskok. A stara, nie wiem, kto to zrobił, gościu. Idziemy tutaj. Czy tu mam ciekawe do powiedzenia? Altairze, witaj, witaj! Zrobiłem, co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Zuchowna śmiercią. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. No, piórko, tak? Dobra. Bierzemy sobie piórko i niech stanie się idziemy. Wolną Walima. Odpocznij, zanim się przygotujesz. Pocznę. Dodatkowo. Gdzie to było? To było tutaj? Damaszek. O! Potrudzałem się nikać. Więc to jest? Oj, nie tak za szybko wszedłem. Dziennik pamięci. Zresztą widziałem, to widziałem, tak. Tamir Damaszek, no dobra. Z nami tysiąca ludzi, więc wsparcie Lili Kupieckiej jest tu konieczne. Aha, okej, bierzemy wróć. Patrzymy dalej, czy są jakieś załączniki. Tu nie ma, tu nie ma. Proszę, jak ciekawe, to jest cały ten rynek pokazany, tu jest drabina gdzieś. No świetne, świetne. Widać, można po tym baleczkę sobie ładnie robić. Gdzie to same takie fajne jakieś odpowiedzi mamy. Coś mamy jakiś załącznik, co tu jest. Hmm.
północno-wschodnie dachy, tak? To pokażę, gdzie to jest. Tutaj. No dobra. Wyruszamy dalej. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No dobra, to przewijamy. Ale głos wstrzymajmy się. Tak mi to jest w obrębie suku zajęty. Przygotowanie duszy do stawu. Przygotowanie duszy do stawu broni. No dobra. O nie tu. Tu jest wyjście. Zobaczmy sobie mapę. Niestety nie widać, jest tylko jedno zlikwidowe kamera. Free run jest fajny. Tutaj wiecie, możemy sobie biegać tak jak chcemy. Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Oj, do góry, Altair. Dziwne. Czemu spadł dalej? Tak, chodź, chodź! Pokażę ci wszystko, co mam! Dobrzy ludzie, no co, nie musicie takie ładne dalej! Mam wszystko, czego można potrzebować! Co mam to, czego ci trzeba! Bardziej uważać? Ha, fakt jest Saracenu się. I dlatego przychodzisz do mnie. Co to komu? Nie rozumiem. Jest drabinka, idziemy tej drabinie, bo zaraz ktoś nabije coś. Ktoś powinien go podtrzymać, zanim nie zrobi sobie krzywdę. Cóż, mam dużo, dużo więcej rzeczy. Panie, wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Dajcie nie tutaj. Możecie mnie... Jestem tego chodź! Biedna, chodź zobaczyć, głodna. Co mam! Wszystko nowe! Wszystko w rozsądnej cenie! Nigdzie nie ma lepszych proszę, cen! Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Nie mam nic. Panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Może to cię zainteresuje. Błagam nie? was. Cóż, mam dużo, dużo więcej rzeczy. Parę mony. Przysięgam, parę nigdzie mony. Nie znajdziesz. Nie powinny nocy tu być. Mam odejdź. To, czego trzeba. Jestem tego pewien. Dobra. Dziwne, ale nigdzie go nie widzę. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć! Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tu jest tak, chyba wytalenia lub nieudacznika. Którym jesteś? A tu jest. Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej ręce. Nie, tak naprawdę twierdzę, że ten Dawid to jest więc żądasz zbyt dobry wiele. Pomysł akurat w tym asasynie. Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Ale brzydkie jakieś takie tekstury są na tym cieniu. Śmiesz mnie lekceważyć? Spokojnie, Tamirze, nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami! Nie, przestań! Jak go dziabną, o tremenda. Dopiero zaczyna! Nie, a przestań! Jak go kroi! Sagram, to jest jakiś czuł, rzeźnik. Stanąłeś przed moimi ludźmi!
Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Masz wiedzieć, gdzie twoje miejsce! Nie jeszcze go do fontanny wyrywał. Co za ciupa? Woda biała? Nie. Biała. Zostawcie ciało. Nie, czerwona. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. No w sumie. Zawsze to jakieś podejście. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Al-Mualim rzuca mi wyzwaniem i... No dalej, dalej. Pięknie, udało się. Zapłacisz za to. Jasne, teraz możesz pogadać, gościu. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysku. No właśnie. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego... No tak jest przecież. Uciskano mnie teksty dobre. Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż nie ma innych, wszyscy są winni. Zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Dobra taktyka. Poznasz i innych. Zaraz będę musiał uciekać. Tego, co zrobiłeś. No pewnie. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co za pycha. Ona cię zniszczy, dziecko. Ja bym świetną piżamkę ma. I tam jest cały. W sumie to był zbyt dużym, trudnym celem, ale wiecie, no to, że to ostrze nie zadziałało, niby go namierzyłem. Litości, proszę, nie zabijaj mnie! Jesteś mój! Dobra, trzeba teraz jakoś to zmywać. Wracaj tu! Niewierny! Tu, umrze! Tak, zaraz, niewierny. Może i niewierny, ale wy tam goście byście mi pomogli, przecież ja was uratowałem. No i dobra, uda się czy się nie uda stanąć przed tym baranem. To jest flaga. Dobra, mamy flagę Saracenów, tak? Tak. Tak. Oj, ten paru, trzeba uciekać. Ruszą, trzeba się chować, bo niestety on jest jeszcze za troszeczkę za mocny dla mnie. To tam jest ten plariusz. No i Lara. Lara jest Alara w mieście, także muszę uważać teraz na wszelkich wrogów, bo teraz nie będą ścigać. Jak będą mnie ścigać, to będę miał ten tam. Aj, i jeszcze spadł na sam dół, no. Mimo szczerych chęci mam je dawać. Ciekawe, dlaczego się tak śpieszy. Trzymaj to! Tutaj! Nie zdołasz uciec! Jasna!
Nie muszę zdołać, to się zatłuka gościu. Zamknij się tam, piszczy się baba. Ale dobra, idziemy tutaj, czy to kolegi. Doszły mnie słuchy o twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Coś bywa, na czym się na to zasłużył. Co inni o mnie sądzą. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Al-Mualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Zaraz pojadę, zaniosę, będę... Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. O, chyba nie będę musiał, nie będę musiał. Muszę być tak fajnie. Tutaj nie, z tej strony. Teraz? Proszę wyjść o, z urządzenia. Chodzimy za nim, co? O co? Co się stało, doktorze? Pan na Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Dobra, on sobie wyjdzie. Plus, co tam pozostać? Nie, nic nie powiesz. Sprostujemy trochę kosteczki. Tu coś mogę popsuć? Nie mogę. Tu? Coś nic. Który wyszedł? Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień. A właściwie już tylko 6 dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Gościu, wyluzuj. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobacz, no właśnie. Sam nie czego chcesz, machu? Kilku odpowiedzi? Nie mogę. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. No dawaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej. To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę, na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale... czytałeś kiedyś Chaucera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla ciebie. Fajnie, jak się odsuwam, to fajny dźwięk jakby ucieka. Czy ucieka, cisza się, tak jak wiecie. Fajna akustyka. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem to są antydepresanty. Aptece świata? Uda, że znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Gdzie jest komputer? Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta Więc rozmowa. Więc mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Desmondzie, nie trój dupy jednym słowem. Tu mogę wejść, tu nie mogę. Komputerek chyba był tam z tyłu. Zobaczymy, czy tego mogę użyć, ale chyba też nie. No niestety. O, mogę. Skrzynka odbiorcza, tak? Od Warren. Od Warren Vidic. Vidic, jakoś tak.
dziwne. Zarząd. Nie chcę się nawet czytać. Warren. Lucy. Nie jesteś zmęczony? No dobra, idę do tego swojego pokoju. Ja chyba to mi insynuują cały czas, żeby iść do tego śmierdzącego pokoju. Dobra, tam drzwi zamknęli. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Aha, czyli znowu na mnie ten. Nie mamy dostępu do szafki. Tu nic. Toaleta też nic, wytrzymałe gościu. Całe też nic. Oj, no idź, bo się zbagował. Dopiero idziemy spać, to idziemy spać. Która jest? A gościu ma wizję, jakieś te znaki widzi. Chodźmy, panie Miles, mamy mało czasu. No dobra, skoro mamy mało czasu, to idziemy. Gdzie jest Lucy? Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Gdzie jest pan doktor? Tutaj. Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? No rzadko, ale co? Coś tam? Podsumuję to następująco. Świat schodzi na psy. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Pańskiego przodka i pana dzieli 1000 lat, a społeczeństwo pozostało prymitywne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, no, panie Miles. Świat potrzebuje porządku. Do tego właśnie zmierzamy. I to właśnie pomoże nam pan osiągnąć. Na parze. Mam wierzyć, że walczycie o lepsze jutro? Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chcę wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jak typowa gadka templariuszy. My zamierzamy im powiedzieć. A gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie lepsze. Ustaną wszelkie konflikty. I te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? No co, jakiś taki głupiśko, panie zielony? Mówiłem już. Nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan w swoim czasie. Albo dziwny gość dosyć. Mnie to nie robi różnicy. Jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? O tak, jak najbardziej. No, Lucy przyszła. I co, tak mogę wyjść na nim, co na razie? Doktorek nie chce ze mną gadać. Proszę Lucy się położyć! Urwaki. Jakiś, nie wiem, naburmuszony, nadpoburliwy ten doktorek. I kontynuujemy wspomnienie. Gdy Animus ostrzega, że obserwuje cię czujny strażnik, powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie. Nawet naj... Szkoda, że przerywają te poradniki. To jest właśnie ten jeden minus. Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. Z tego, co mówiłem, no, zajebiaszczo. Twierdził, że moja praca ma jakieś głębsze znaczenie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu, ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka, Altairze, wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam ci informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Nie rozumiesz. Dobra. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Co ty chcesz nam powiedzieć znowu? Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część ekwipunku.
A teraz jedź. Albo do Akki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedział ci więcej o tym, co chcesz zrobić. Co to mamy? O, ten mały sztylecik, o nim się zawsze fajnie walczyło. Kontra z zabójstwem. O właśnie, o to chodziło, o kontrę. Teraz tak, staniemy sobie na znaczku asasynka. O, zajebiaszcze. Także, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek i będziemy się wybierać dalej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę wam miłego dnia i na razie, cześć.